Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Stefta i dzisiaj zrobimy sobie tier listę postaci w patchu 10.10. Tak na początek chciałem zauważyć, że jest to moja tier lista, postacie w mojej opinii, które są na danym poziomie. I jeszcze co chciałem Wam powiedzieć, to, że wszystkie postacie, które będę tu umieszczał, będą w dwugwiazdkowej wartości, czyli nie będzie tutaj Zai w S-tierze na trzech gwiazdkach, a Gangplank na jednej gwiazdce, tylko wszystkie postacie na dwóch gwiazdkach będę brał pod uwagę, bo myślę, że właśnie w takiej formie je spotykacie najczęściej i w takiej formie je wkładacie na swoją planszę, jeżeli nie hyperrolujecie pod daną postać. Tak więc w taki sposób to będę robił. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, żebyście, jeżeli możecie, to zasubskrybujcie mój kanał, bo 92% moich wyświetleń jest od osób, które nie subskrybują tego kanału. Jak Wam to nie przeszkadza, to zachęcam do subskrybowania. Tak więc zaczynajmy. Na początek postacie za 1 golda mamy Caitlyn, mamy TF-a, Ziggsa. Zaraz je zaczniemy sobie rozkładać. Caitlyn myślę, że jest dosyć słaba sama w sobie. TF Ziggs jest troszeczkę mocniejszy. Ten DPS jest bardzo, bardzo pomocny w early game, bo ta bombka bije chyba 330. Nie, znaczy bije 400, ale z podstawowym Magic Resistem jakoś tam 330, 350, tak więc całkiem dobrze ta bombka sobie radzi. Fiora jest no bardzo słaba. Na drugim poziomie ma ona tylko 900 HP. Jarvan też jest dosyć słaby oraz bardzo specyficzny i nie ma za bardzo z czym go zagrać, bo jedyne co możecie zagrać to Xin Zhao z nim, a nie jest to też jakaś tam mocna postać, jeżeli chodzi o early game. Zoe sama w sobie oczywiście też całkiem słaba. Zaya ma całkiem dobrego DPS-a w early game'ach, szczególnie jak dacie jednego BF-a i nie planujecie tam za bardzo z nią kombinować, to jest ona całkiem mocna. Myślę, że Graves może być A-tierowy jako jedyna postać za 1 golda, bo jest on nawet potrzebny w late game'ie przez jego spella, który ma bardzo ciekawe targetowanie, czyli to, że smokuje on postać z największym attack speedem i bardzo często to będzie właśnie Kayle, będzie to Jinx, będą to postacie kierujące, które on wyłącza na kilka sekund. Do tego mamy jeszcze, chyba to wszystkie postacie, Poppy jeszcze mamy. No Poppy i Leona to jest mocny duet, mocny tani duet Vanguardów, który zapewnia mu mocny frontlane na starcie gry. Więc myślę, że w B-tierze można je umieścić, aczkolwiek one bardzo szybko odpadają, jeżeli chodzi o mid i late game. Tak więc możliwe, że C-tier, ale na razie zostawimy je tutaj w B-tierze. I chyba to są wszystkie postaci za 1 golda. A więc przechodząc do postaci za 2 golda, Rakan. Całkiem mocnego ma CC-ka. Myślę, że niewystarczająco mocnego i nie można go grać we wszystkich kompozycjach, dlatego nie pasuje on zbytnio do A-tieru, ale jest całkiem dobry. Yasuo też myślę, że B-tier. Niestety jest on specyficzny, jeżeli chodzi o kompozycję, bo gracie go praktycznie tylko w Rebelach i 6 Blade Masterach. Jeżeli gracie 3 Blade Masterów pod Kayle, to rzadko kiedy zobaczycie tam Yasuo, bo lepiej wrzucić jakąś Irelię, lepiej wrzucić sobie Shenna, który wam da chrono też, więc te dwie postacie, a nie, Master jest za 3 golda, przepraszam. Darius myślę, że można go wrzucić do B-tieru też. Na A-tier chyba jest troszkę za słaby, chociaż możliwe, że nie jest wystarczająco unikalny, żeby być w A-tierze. Tak uważam. Lucian to samo, chociaż on jest trochę słaby, jeżeli nie ma na sobie żadnych itemów. Xin Zhao myślę, że jest w aktualnej mecie tak bardzo specyficzny, że ląduje on w C-tierze. Ani damy do D-tieru, no po prostu jest no bezużyteczna tak naprawdę, bo w sorcach jej nie gracie, jedynie używacie jej jako komponent w mech pilot, tak więc postać praktycznie bezużyteczna. Sona też dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o kompozycję, jak gracie mesticów, to raczej nie wrzucacie Sony, gracie ją tylko i wyłącznie pod Rebele, a jako że znerfili już ten talizman na manę, ten kielich, to myślę, że ona jest teraz aktualnie w C-tierze. Blitzcrank tak samo C-tierowy, specyficzny. Nie jest wystarczająco unikalny, żeby go rzucać tam do każdej kompozycji na ślepo, ale jest całkiem ok. Kha'Zix, o Kha'Zixie zapomniałem. Na drugim poziomie, na drugich, na dwóch gwiazdkach też jest on bardziej
D niż C. Tak uważam, że jest to jedna z gorszych postaci za jeden golda, bo ciężko jest wykorzystać jego moc. Jeżeli macie go na trzech gwiazdkach i trzech wojdów, no to faktycznie jest on bardzo mocny, ale mówiąc o dwugwiazdkowej formie tej postaci, to jest on dosyć słaby. Kaisa, myślę, że możemy wrzucić ją do A tieru. Co ciekawe, bo możemy ją zagrać z MF-ką, albo możemy ją zagrać z Kayle, czyli dwie najlepsze postacie aktualnie. Do tego zaraz dojdziemy, a daje ona Valkyrie. Tak więc ją możemy troszkę częściej zagrać, nie musi to być specyficznie Infiltrator. Shenna, ja akurat osobiście bardzo lubię, też myślę, że możemy go tam zamieszać w Chrono Blade Masterach. Ma on fajnego shielda, który pomaga w early i w mid game, bo praktycznie zawsze się odpali, jeżeli go mamy na drugim poziomie i będzie on blokował nadchodzące ataki przez ileś tam sekund, więc to pozwoli waszemu backlane'owi się rozpędzić. I z tego co widzę, to jest chyba tyle. Ahri jest ciekawą postacią. Ja akurat ją bardzo lubię, bo szczególnie w tych początkowych fazach, gdzie ludzie mają bardzo dużo vanguardów, nie za dużo damage'u, jeżeli nie zhyperrolowali, to te walki są długie, a to pozwala Ahri się kilka razy odpalić i ona tym true damage'em potrafi pozamiatać, nawet jeżeli nie idziecie w sorców, a po prostu tą Ahri macie. Przypuśćmy, w tym świecie dwugwiazdkowym, co się dostaje postacie, ta Ahri mi się całkiem podoba. O Malphite'cie tutaj zapomniałem, teraz widzę, jako postać jednogwiazdkowa, znaczy za jeden golda, to myślę, że ona ląduje w C tierze. Nie jest on jakiś tam super mocny na tych gwiazdkach. Fajnie jest z tego zamieszać, bo ma dużo HP z tą tarczą, ale nie jest jakiś tam super fajny, żeby go rzucać do wielu kompozycji. I to chyba, jak tak sobie patrzę, wszystko, jeżeli chodzi o dwugwiazdkowe postacie. Znaczy postacie za 2 golda. Przechodząc do tych postaci za 3 golda, mamy Ashe. Ashe jest Celestialem, co jest bardzo pomaga dorzucić ją do jakiejś tam kompozycji z jednym Jhinem albo z jedną Caitlyn, a na dodatek ma ona mocnego, naprawdę mocnego stuna, jeżeli dobrze trafi, więc ja ją daję do A tieru. Fajna postać, lubię ją tam sobie dawać. Kasadin, co ciekawe, myślę, że też jest w A, a nawet możliwe, że i w S tierze. Bardzo mi się podoba jego umiejętność, daje ona obszarowego CC-ka. I jest on też Celestiarem oraz Mana Riverem, tak więc bardzo fajne utility do każdej praktycznie kompozycji. I myślę, że no na S tier mu troszeczkę brakuje, albo obrażeń mu trochę brakuje, albo to, że nie można z niego zrobić jakiegoś tam carry, który wam wygra grę, więc ląduje on w A tierze, ale myślę, że może się ocierać o ten S tier. Vi, B tier jak najbardziej, fajny cecek. Całkiem dobre cechy ma, ale myślę, że trochę za słaba, żeby tam wylądować wyżej. Jayce'a możemy dać do A tieru. Fajnie go można sobie zamieszać w kilku kompozycjach, plus to, że jest vanguardem i ma obszarowego, mocnego skilla, który na drugim poziomie zadaje chyba 600 obrażeń, więc całkiem duża ilość. Lux, no taka se jest, bym powiedział. Nie jest jakaś tam zbytnio mocna, na pewno bym ją dał do C tieru, wyżej chyba nie. Syndra też całkiem słaba w aktualnej mecie, też bym ją dał troszkę niżej. Ezreala używamy głównie po chrono, jakby ma wolne basic ataki, ma też całkiem słabą umiejętność aktualnie, przez to, że potrzebuje on dużo many, żeby się odpalić, więc nie jest on jakiś tam mocny. Rumble jakby był, miał troszkę więcej, bo on ma tego demolicjonista, on fajnego stuna ma, ale ten stun nie jest wystarczająco obszarowy, żeby on był jakoś tam użyteczny. Karma jest dosyć specyficzna. Fajny ma ten attack speed, no ale to nic poza tym. Nie możesz sobie dać wszędzie. Jedyne, gdzie ją grasz tak naprawdę, to w Darkstarach z Xeratem oraz kompozycja Jhina, więc no myślę, że nie jest to jakaś tam mocna postać. Możliwe, że C tier ocierająca się o D tier. I to chyba tyle. Nie, Niko jeszcze mamy. No Niko to tak naprawdę ostatnio nie widziałem w ogóle, żeby ktokolwiek w czymkolwiek grał, więc możliwe, że jest to D tierowa postać. Jako postać sama w sobie, możliwe, że to jest C tier, ale jako jej cechy i gdzie się ją wykorzystuje, w jakich kompozycjach, to praktycznie ona nie jest teraz w ogóle grywalna, dlatego dam ją do D tieru. I przechodząc do postaci za 4 golda, nie, mamy jeszcze Mastera. No Master jest, no jest specyficzny bardzo, myślę, że C tier, nie ma tutaj za bardzo co nad nim myśleć, bo nie można już z niego robić takiego carry, jakim on kiedyś tam był.
i postacie za 4 i 5 golda, czyli te, które przeważnie kierują gry, te postacie, które robimy jako carry, dajemy im itemki na początek, te za 4 golda do A tieru, albo nawet do S tieru, ja wrzucam Cho'Gatha. Przez co, dlaczego wrzucam sobie Cho'Gatha? Cho'Gatha możecie wrzucić do każdej kompozycji, bo on ma kolosalnego, olbrzymiego stuna, który wam pozwala zrealizować swoją moc w danej gierce. Po prostu ten stun jest bardzo potrzebny w late game'ie. Zawsze powinniście się skupiać na postaciach, które mają obszarowe ceceki, bo to jest to, co wygrywa wam grę. Przypuśćmy, macie tam z tyłu Vel'Koza albo Kayle, która w 2 sekundy pakuje kilkaset obrażeń, no to pomyślcie sobie, że Cho'Gath podbija wszystkich na 2 sekundy. No wystarczy to, żeby pozamiatać. Fizz jako infiltrator sam w sobie po prostu do C-tieru nie jest on wystarczająco mocnym infiltratorem, żeby zrobić z niego carry i dajecie go głównie pod mecha albo żeby dodać komuś bonus od infiltratora. Jean jako carry ja akurat lubię, ale myślę, że jest on też wystarczająco specyficzny, że nie możecie go sobie wrzucić do każdej kompozycji. Jest to taka postać, którą jak widzisz w sklepie to kupisz, bo bazowo ma bardzo duże obrażenia, ale troszkę brakuje mu do tego S-tieru, uważam. Jinx to samo. Myślę, że sama w sobie jest trochę za słaba. Potrzebuje wielu komponentów, żeby dobrze funkcjonowała. Potrzebuje dobrych itemów. Najlepiej jakby obok siebie miała Blitzcranka, który jej przyciągnie jakiś dobry cel do szybkiego zabicia. Albo 6 rebeli. Tak więc no, sama w sobie postać nie jest jakaś tam bardzo mocna. Kayle, oczywiście w S-tierze można ją zagrać praktycznie ze wszystkim, a i tak będzie drukowała damage. Soraka myślę, że jako 4-gwiazdkowy Mystic może być w A-tierze, ale przez to, że nie jest ona aż tak grywalna, nie można sobie jej wszędzie wpakować, bo te mystyki teraz ciężko jest gdzieś zamieszać, chyba że macie 8-9 level, bardziej 9. Ja akurat Sorakę bardzo lubię przez tego obszarowego heala, szczególnie w jakichś kompozycjach vanguardowych, gdzie te postacie za szybko wam nie umrą, to myślę, że Soraka może tutaj być nawet w A-tierze, ale na ten czas damy do B-tieru. Vel'Koz też myślę, że w B-tierze no, wiele z nim potrzebujecie, żeby on fajnie strzelał, fajnie działał, plus to jego targetowanie nie jest jakieś tam najlepsze, da się go ograć jakimś rapid fire kanonem albo po prostu pozycjonowaniem. Wukong też myślę, że jest S-tierowy przez to, że ma bardzo mocnego CC-ka i dobre cechy, które można wykorzystać praktycznie wszędzie. Tutaj, co to jest? Shaco. No Shaco, dobra, do B-tieru, bo to postać za 3 gwiazdki. To jest chyba Xerath. I co my tu mamy? Postacie za 5 golda, czyli postacie legendarne, te, które cieszycie się, jak widzicie, w sklepie. No one przeważnie będą bardzo wysoko w rankingu, ale po kolei Ekko oraz Aurelion lądują w B-tierze od razu, przez to, że one są grywalne tylko w pojedynczych kompozycjach, czyli Ekko w Cybernetikach oraz Aurelion Sol w Rebelach. Tak więc nie ma tu za bardzo co kombinować, jeżeli postać jest grana w jednej kompozycji, to nie jest ona zbyt mocna. Lulu, Giepek, MFK, Xerath do B-tieru i Thresh do S-tieru. I teraz to tłumacząc, to Xerath, zapomniałem trochę o nim, ale tak samo jest on grywalny praktycznie w jednej kompozycji w Darkstarach. Możecie go też wrzucić w sorcach, tak więc myślę, że on jest bardziej A-tierowy, bo po prostu jest troszeczkę bardziej użyteczny jako ten sorcerer, albo jak wam wypadną w late game jakieś tam pojedyncze itemki dla niego, to go możecie wzmocnić. A jeżeli chodzi o Lulu, GPK, MFK oraz Thresha, praktycznie te postacie możecie wrzucić do każdej kompozycji i będziecie zadowoleni, że te postacie macie na planszy. Nie będą się one czuły sforsowane i zawsze zapewniają wam bardzo fajne obrażenia oraz utility i mają też dobre cechy, które fajnie można połączyć. Te Valkyrie, Scale albo Chrono i Celestiale zawsze to są fajne cechy, które wspomogą całą waszą drużynę. I to by było na tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tier listę na patch 10.10 w TFT. Dajcie znać, co wy byście tutaj zmienili, co wy myślicie, że jest teraz aktualnie bardzo mocne. Ja zapraszam was do subskrybowania, lajkowania. Mamy już prawie 5000 subów. Będzie giveaway na te 5000 subów. Zapraszam was też na mojego streama. Zostawię tam link w komentarzu albo w opisie. Ostatnio te streamki są całkiem często się pojawiają na moim kanale, gdzie gramy sobie tam w TFT po prostu i wbijamy tego challengera powoli. To by było na tyle. Do usłyszenia.